Przygotowałem taki tweet bardzo znanej osoby. Na pewno znasz Elon Musk. patrzę czy możesz zarobić milion. Wejdź na www.sklep.pl i kup Limitless Brain Booster. Siódmego ekipa WK z tej strony. Proszę, proszę, ja i Robert przeszliśmy jedną grę. No, i uznałem, że nie możemy zaprzepaścić tej okazji, że musimy nagrać odcinek, bo we dwójkę przeszliśmy Cyberpunk'a. No i tutaj taka ciekawostka: no bo ja lubię RPG od zawsze. Tak, taki pierwszy RPG, który bardzo polubiłem, to oczywiście Star Wars Knights of the Old Republic. Miałem 12 lat, jak grałem w tą grę, też dużo się nauczyłem angielskiego z tej gry. A Robert, ty grasz w RPG? Ja bardziej z samochodówki, od dzieciństwa, więc no zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie w tym odcinku. Jesteśmy, no właśnie. Zostaliśmy ekspertami. Tak, i chciałem od razu zaznaczyć, że nie jesteśmy redaktorami. Także nie będzie to profesjonalna recenzja, ale to będzie taka rozmowa. I fajnie, że właśnie ty tak w RPG nie grałeś, będziesz troszeczkę inaczej na pewno patrzył na tą grę, bo Cyberpunk jest grą RPG, no. a ja będę patrzył też troszeczkę inaczej. Także na początku, Robert, tutaj sobie przygotowałem, chciałem zacząć od afery, bo pewnego dnia wracam sobie, z ojcem się min minąłem i ojciec do mnie teraz co, co chodzi z tą aferą, z Cyberpunkiem? To już Polacy nie mogą mieć czegoś swojego fajnego? Już w ogóle oh, nie, wszystko nam chcą zabrać? No i tam rozmowa dalej, i przygotowałem taki tweet bardzo znanej osoby, na pewno znasz Elon Musk. Le chce polecieć no. w kosmos, i on napisał na Twitterze coś takiego. Ja teraz będę tłumaczył. Wziąłem sobie tydzień przerwy od pracy, żeby pograć w tą grę. I szybko sobie uświadomiłem, że nie jest to gra, E, któ o której myślałem każdego dnia przez 8 lat. <laughs> Płakałem za każdym razem, kiedy myślałem o tej grze i nie chcę już dotknąć swojego: Uwaga, PS4. To miała mhm. być rewolucja e, przyszłość gier. I teraz, tak naprawdę, nie wiem, czego mogę się spodziewać po, po tej branży. Tak w skrócie. I teraz ja się zastanawiam, czy, znaczy, mi się tak wydaje, że on, no. bo tak, on napisał, że z jednej strony Elon Musk chce zobaczyć przyszłość gier, z drugiej strony gra na PS4 w tą grę. No, I dokładnie. teraz mi się wydaje, że on to specjalnie napisał i on jest takim trolem, że teraz patrzy, że ludzie to łykają i tak, tak, ta gra jest beznadziejna, rzeczywiście. I wydaje mi się, że go to podnieca trochę. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, czy chcesz to w jakikolwiek w ogóle skomentować? Chcę skomentować, bo o ile się nie mylę, PS4 powstało w 2013, dobrze? Coś, coś dobrze takiego, trafiłem? coś koło tego, dawno, dawno temu. No to więc chyba troszkę zbyt wygórowane są oczekiwania właścicieli PS4, wiesz, jesteśmy w 2021 roku już i gra powstała dzisiaj, a PS4 w 2013, więc... Jak to ma wszystko chodzić na tym sprzęcie. No właśnie i tutaj, o ile rozumiem, e, żal i mm, no tą złość posiadaczy PS4, e, bo rzeczywiście, no tutaj e, gra była zapowiadana na tę konsole, e, i, i wszyscy liczyli, że to będzie taki pełny produkt. E, to. Kurczę, no wyszło słabo, z tego co widzieliśmy, te wersje konsolowe rzeczywiście wyszły bardzo słabo. I tutaj rozumiem, że ludzie są właśnie źli, ale no jeżeli, tak jak Elon Musk, oczekujesz zobaczyć przyszłość. No. no, to nie grasz na PS4. Jeszcze z jego budżetem na pewno go stać na, tego, na takiego e, Switchita. Od razu możemy powiedzieć, że graliśmy na sprzęcie od Switchit e, i tutaj macie pewną specyfikację. Graliśmy na Ultra e, w rozdzielczości UHD na tych monitorkach, a jakbyśmy na wyjeździe teraz e, na świętach, bo dużo graliśmy w świętach, graliśmy na Hyperbookach naszych i Hyperbooki, specyfikacje też macie tutaj i graliśmy na ustawieniach Ultra e, w, rozdziel, w rozdzielczości Full HD, bo taki jest monitory w Hyperbookach i też tam były ultra niewiarygodne ray tracingi i tak dalej, nie? Więc ja nagrywałem im, na story często tam i wszystko śmigało bez zarzutów. Tak, także my zaraz będziemy tą grę oceniać z perspektywy właśnie użytkowników PC. Także no tutaj podsumowując konsolowców no, chcemy się odciąć, właśnie od tej dyskusji, i teraz pytanie. No, kurczę, no zjebało CD Projekt, no bo nie dopracowali tej gry na, na konsolę. Powinni chociaż, no nie wiem, dać do recenzji te gry, bo oni y, te wersje na PS4, Xboxa wstrzymywali, nie chcieli dawać recenzentom. Dali tylko wersję na pc ta więc nie chcę ich tutaj bronić za wszelką cenę, ja że, że, że wiesz, że tutaj nie zawinili, bo zawinili. Natomiast y, też pooglądałem parę recenzji, wypowiedzi i są takie wypowiedzi pewne typu, że to był niepotrzebny rynek zbytu dla CD projektu, że niepotrzebnie to zrobili. I tutaj z mojej perspektywy, no ja nie chcę e, się wypowiadać w ten sposób na ten temat, bo ci ludzie przez 7 lat, czy tam 8 7 lat, myśleli o tej grze codziennie, przychodzili po 8 godzin na górze w budynku, wjeżdżali na czwarte mhm. piętro i. Jewali ten temat przez 7 lat. I teraz my dostajemy tą gierkę, spędzamy przy grze średnio nie wiem ile godzin. Dajmy na to, że ktoś spędził nawet 50 godzin rec recenzenci powyżej 100 godzin. I no. co? I my mamy być tutaj, e, mamy mieć upoważnienie do tego, żeby podejmować jakieś biznesowe decyzje za CD-projekt, czy warto było, czy nie warto. A skąd mamy wiedzieć, czy tam inwestorzy nie naciskali? żeby tą gierkę wypuścić. Pchnąć w tym okresie przedświątecznym. Tak, i żeby, wyszły, i żeby wyszła ta gierka koniecznie na PS4 i Xboxa. No. Że jeżeli o, CD Projekt, nie wyjdzie ta gierka na PS4, to pożegnajcie się z pieniążkami, nie? Także tutaj, okej, okay, zjebali, przyjęli to na klatę, przeprosili... E, ja, im, ja im wybaczam, tak? Wybaczam im, bo, w, bo wydaje mi się, że wiem troszeczkę, jak to może działać, że to nie jest ich do końca zła wola w 100% e, tych ludzi. A orientujesz się, czy ta wersja na PS4 i Xboxa to będzie kiedykolwiek grywalna? Na e, takim poziomie, że tak. jak na PC. -cie? Mówią, że tak, na pewno to nie będzie to, co na PC, ale mają doprowadzić e, tą grę do stanu grywalnego. E, zobaczymy, no. Ja nie, spodziew nie spodziewam się petardy, ale e, no zobaczymy, zobaczymy. Dobra, co tutaj mam jeszcze zapisane? E, jak już mówimy o tych dramach, jak już mówimy o, o, o tych złych recenzjach, to jeszcze e, chciałem powiedzieć o oczekiwaniach ludzi, bo to jest gra RPG. I ja oceniam tą Grę przez pryzmat er, gry RPG, i wydaje mi się, mm -hmm. że ta gra była tak promowana. Patrz, nawet twoi rodzice słyszeli o tej grze. <gry> Czaisz? Możliwe. I teraz tak: tyle ludzi kupiło tą grę. I teraz tak: jaki procent ludzi, którzy kupili tą grę, nastawiali się bardziej na grę akcji, żeby rozjeżdżać ludzi, żeby jebać fabułę i postrzelać do przechodniów, a jaki no. na pewno mniejszy procent niż w przypadku Wiedźmina. Na pewno ta gra doszła jeszcze dalej niż Wiedźmin w dniu premiery. Czyli więcej osób w to zagrało, czyli większy procent będzie osób, co oczekiwało prawdopodobnie e, takiej gry akcji, nie, pokroju coś GTA. nie. Ja właśnie jak grałem w tą grę, bardziej ją odbierałem jako y, y, serię właśnie The Elder Scrolls. E, czyli Skyrim, Oblivion, Morrowind, gram jeszcze, jak byłem tam mniejszy w Morrowinda, e, właśnie e, The Old Republic i też na przykład nie wymagam od tej gierki, e, żeby wiesz żem wychodził na miasto i miał mega dużo możliwości no nie wiem rozjeżdżania tych ludzi żeby był taki feeling dobry że a ale fajnie no się no. ich rozpierdala tych przechodniów yy, nie wchodziłem do tej gry z takim założeniem więc byc, być może tutaj też leży problem yy, w tej krytyce yy, Cyberpunka yy, w sieci to ja ci mogę powiedzieć jakie były moje oczekiwania Czyli zawsze mnie interesuje rozwój postaci, powiedzmy, sylwetki, umiejętności. Zwracam też uwagę bardzo na fizykę jazdy samochodów. I fizykę, nie wiem jak to profesjonalnie nazwać strzelania w grze. I jak oceniasz te aspekty? Możemy od razu przejść no. do tego. Model jazdy, no nie zaskoczył, musiałem się na pewno przyzwyczaić, ale teraz, jak już tak przegrałem, chyba około 100 godzin, już na, no, przyzwyczaiłem, przyzwyczaiłem się już do tego modelu jazdy i jest w porządku, ale no oczywiście, wiesz, od dzieciństwa jakieś ścigałki, nie ścigałki, więc na pewno nie jest tutaj to na najwyższym poziomie, ale to taka gra, tak? To, to nie jest ścigałka, żeby tam było to idealnie zrobione. Jest oczywiście jeszcze czas na poprawki. Fizy fizyka strzelania też musiałem się chwilę przyzwyczaić, ale myślę, że tak po, po dwóch dniach już się przestawiłem tak jakby z Cesa też Cesa odpuściłem na, na dwa czy trzy, trzy tygodnie, więc się przestawiłem i nauczyłem się strzelać, i tu dałbym nawet taką wysoką ocenę, jeśli chodzi o fizykę strzelania. Bardzo fajnie. W końcu zostałem też snajperem i, i hakerem, więc też się przyzwyczaiłem. Czyli ty ładowałeś w intelekt i w I zdolności techniczne. inteligencja no inteligencja W inteligencję i zdolności technicznych. Potrafił no i... hakować, hakowanie bojowe mhm. i tak dalej. No i oczywiście zadowolił mnie, yy, zadowoliła mnie możliwość rozwoju postaci tych umiejętności mhm. i to... oczywiście zarabiania pieniędzy. Na no to też zwracam uwagę bardzo. No właśnie, ty grałeś takim hakerem, ja wręcz przeciwnie, o siłek, 20 siły, ale za to zręczny, tam 20 zręczność od razu. Najpierw chciałem coś z giwerek postrzelać, potem zobaczyłem jak fajnie się kataną sieka i jestem usatysfakcjonowany właśnie biorąc pod uwagę, że się spodziewałem tego, że to będzie tego oczekiwałem właśnie. Czyli taki taka Taka soczystość, właśnie jak w Skyrimie, jak kogoś jemniesz z, z mieczyka czy coś, to właśnie o to mi tutaj chodziło. Też byłem bardzo zadowolony z tego, z, z tych mechanik, ale właśnie jeszcze wcześniej mówiliśmy sobie o tej sztucznej inteligencji w grze, nie? że ja oczekiwałem, że ona nie będzie na, jakiej, na jakimś najwyższym poziomie. Bo na przykład w Red Deadzie każdy NPC ma swoją rutynę: tam wychodzi rano, sklepikarz sprawdza stany magazynowe, i zanim otworzy sklep, ty to widzisz, potem idzie do żony spać. Tutaj tego totalnie nie ma i właśnie mam coś takiego, że ja nie... nie, nie, nie wiem, wybaczam, fajnie jakby to było, no gdyby to zrobiło CD Projekt, to by rozjebali. Ale ym, osobiście y, nie czuję, nie odczułem takiej potrzeby, żeby to było w tej grze, ale oczywiście, no, trzeba tutaj im odjąć w ocenie końcowej za to, że y, takiej, y, takiej opcji nie ma. Natomiast też spotkałem się z opiniami, że oni to obiecywali gdzieś, że będzie taka rutyna Ala Red Dead 2 i nie wiem, czy trochę ludzie tego nie wzięli za bardzo do siebie, bo z tego, co widziałem, to coś typu Krystyna Trzubówna po prostu mówi, że Cyberpunk 2077 jest to gra z otwartym światem, w której, w której wiesz, każdy, w której, nie wiem, tam miliony osób żyją w tym świecie i każdego nie, coś tam robią. N no. Nie pamiętam, jak to było dokładnie i nie wiem, czy po prostu, wiesz, ludzie nie wzięli tego za bardzo do siebie, no. No ale wiadomo, jest zespół odpowiedzialny za marketing, jest zespół odpowiedzialny za tworzenie gry. Nie, nie, nie zgrali się może, napisali trochę za dużo i tak dalej. Mniejsza, ale jest jedna rzecz, której nie rozumiem i której nie mogę wybaczyć CD-projektowi, dlaczego o to nie zadbali, I, jest, i mówiłem też o tym na streamach. I odkąd zobaczyłem w sieci, że to się dzieje, no to mówię, nie no. Niewiarygodne, że do tego dopuścili. I taką rzeczą jest, są efekty wody, chociażby. I teraz tak, efekty wody w grach wideo, jak jesteś troszeczkę starszym graczem, no, wiem, typu to znaczy. my. Kurde, jak kiedyś woda robiła grę. Jeszcze nie tak dawno w sumie, z 15 lat temu woda robiła grę. Gra mogła być. W no? 2004 ci powiem, robiła jak Far Cry Pierwsza część wyszła, no to wtedy to. się podniecałem i pływałem ciągle wiesz. W i gra motorową. No, no Farka i to był taki przełom i właśnie nawet potem gra mogła być przeciętna, ale jak miała, jak ładnie wyglądała i miała fajny algorytm wody, no to a wybaczam, no. nie? Plus dwa punkty do końcowej ceny. Ja? I do czego tutaj zmierzam? Poczekaj, bo no. zapomnę, nie mogę zrozumieć, dlaczego nie zadbali o to przez 7 lat może się skupiali nad czymś innym, ale że nie zadbali o to, że jak na przykład Wpadasz do wody, to że ona pluska, że jest ta fizyka wody. Przecież to jest. Kurwa, to było wiadome, że jak tylko wyłapią to ci, ci, ci z Ameryki, co tam porównują, to o patrzcie, Reddit ma tak, Ubisoft tego nie ma i Reddit też tego nie ma, na przykład, nie? Bo tam też jest o to w Watchdogsach, że nie ma tej, tej i po prostu, no, spodziewałem się. Tu, tutaj na, taki, na takiej prostej rzeczy zawiedli mnie, bo teraz w łatwy sposób mogą się przypierdalać do nich chociażby o to. A od czasów GeForce Trójki, kiedy wyszły te, ten pixel shader technologia, no, to ta woda, to po prostu jest, no nie możesz mieć słabej wody w grze z otwartym no. światem. To dopowiem, że przed nagraniem właśnie tam przychodziłem sobie misję i wskoczyłem do wody, no i właśnie strzelam, idea patrzy, o, rzeczywiście nie ma żadnych efektów. W wodzie, no, lipa jest. A co, jak bym ci powiedział, że jesteś pelikanem i teraz ułyk ułykamy te błędy, albo celowo to zostało niezrobione, żeby nabrać po prostu rozgłosu. Zawsze wchodzi taka opcja w grę. A wiesz, nie, nie. jak odpaliłem pierwszy raz symulator lotów, ile było błędów. Tu samolot mi jakoś fruwał inaczej. Tam jakiś przycisk nie działał. Tu jakiś ster coś mhm. w drugą stronę szedł. Nie wiem, a ile już poprawek było z kilka aktualizacji. Tam tysiące rzeczy poprawili. Czyli ty się doszukujesz tutaj spisku w tym spisku wszystkim? Doszukuję. Że ta woda specjalnie zostanie dodana i że zapaczują to. Tak jest, czekam na aktualizację, no. na rozwój sytuacji, bo myślę, że no przeszedłem fabułę wczoraj, ale myślę, że to się nie skończy. Jeszcze bardzo dużo misji mam pobocznych. Chyba z, kilka, z kilkadziesiąt nawet, więc jeszcze. Dzisiaj tam dalej uruchomię, z Panam zrobię jakąś. Czy, czyli gdyby, gdyby nie ta woda, to na przykład mój ojciec by, mi, by mnie się nie zapytał o cyberpunka, bo, bo by nie było afery. I to uważa, jest. że to. No kurczę, no mi się wydaje, że jednak, że jednak tutaj mogliby trochę no, że nie opłacałoby się to im, bo, bo na... chociaż chuj go wie, no, właśnie trudno to określić, ale dobra, nieważne, przejdźmy teraz, e... czekaj, bo się zgubiłem. Czekaj, no, chcieli pchnąć dziękuję. po prostu, tak, no, my byśmy tego nie zrobili, jak nie wybieramy na pałę smaku białka, tak, nie pchamy na siłę, <laughs> tylko czekamy, no, tam nie było czasu, no, ile tam kasy było wsadzone, tak, no, nie ma czekania, wydajemy i... <laughs> Nie wiem. też był ten rok pandemii, nie, pewnie pracowali z home office też tutaj no pewnie to im zabrało trochę od rezultatu końcowego, ale czy tam rezultatu po prostu, bo nie wiem czy rezultat może być niekońcowy, ale mówię się o zadaniach pobocznych. No. I właśnie chciałem powiedzieć, że zadania poboczne w tej grze bardzo mi się podobały i wręcz one nie powinny się nazywać zadania poboczne, bo mhm. tam są takie wątki, które można śmiało podciągnąć pod główną fabułę, tylko one się nazywają poboczne, bo są opcjonalne. Bo tą fabułę główną musisz po prostu zrobić, każdy, żeby ukończyć grę, a tych wątków fabularnych niektórych nie musisz po prostu poruszać, mimo tego, że są bardzo ciekawe. I mhm. no, nie spotkałem się, żeby y, jakaś inna gra miała tak rozbudowane zadania poboczne. No, mi przypadły do gustu chyba <laughs> bardziej niż ta cała fabuła, bo uciekałem często od fabuły. Robiłem właśnie dużo tych kontraktów, tych misji pobocznych, za bardzo nie, w, nie wciągała mnie ta cała fabuła, te dialogi długie. No mi to nie przypadło do gustu. Wiem, że to jest chyba jeden z plusów, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o te dialogi, ale no, mhm. mi nie podpasowało, tak? I wolałem sobie tam realizować te poboczne, rozwijać jeszcze postać przed tymi mhm. głównymi misjami, powiedzmy, fabule. Tam ładować byś... się w atuty coraz wyżej, coraz wyżej, hakować coraz lepiej i strzelać, zmienić coraz lepszą snajperkę. Właśnie, jakbyśmy w górach, nie? To mieliśmy tą przerwę dwudniową no. od grania, no idziemy na spacerze i sobie <laughs> rozmawiamy, nie? A co ty wyrwajesz? A tu jaki legendarny przedmiot, nie? Jaki masz szczep w nogach, jakie masz, jaki masz ręce, coś tam. Ja ci coś tam tłumaczę o rzadkich tych wszczepach do y, łydek, nie? Żeby skakać i lewitować, że tam mod musiałem zainstalować. Potem wróciliśmy i robór mi tutaj pokazywał właśnie jak pancerze ulepszać i z 800 pancerza zrobiłem 300. No ogólnie gra jest tak y, skonstruowana, że naprawdę uzależnia to, co mówisz, że, że te zadania poboczne są takie, że, że czujesz się nagrodzony i chcesz dalej. Chcesz dalej coś odkryć, jakiś itemek zdobyć, i właśnie to jest fajne, y, że, że to, tą postać tak sobie skillujesz. A, a co do fabuły, no to ja właśnie lubię RPG ze względu na, na fabułę y, i fabuła mi się bardzo y, spodobała. Na początku w ogóle ten koncept y, tego, że masz ten konstrukt Silverhanda, no według mnie to jest petarda i fajnie by było zobaczyć z tym jakiś serial albo film. Y, natomiast y, y, końcówka jest. Kilka końcówek, nie wiem, czy sześć chyba jest końcówek? Nie chciałem tak jeszcze o tym czytać. Wiem, że ty miałeś totalnie inną niż ja. Nie będziemy tutaj spoilować, ale totalnie inną w ogóle tak. Totalnie, no. Ja jeszcze, wiesz, wczytałem zapis gry i tam jedną decyzję podjąłem, ale nic szczególnego się nie wydarzyło. Mhm. Też podobnie, właśnie, ale to nie zrzeszamy nic. No, ale właśnie porównując do Red Dead, bo Red Dead był moją taką ulubioną grą zeszłego roku i w ogóle nie pamiętam m, kiedy e, gra zrobiła na mnie takie wrażenie, tak się zżyłem z grą i tak było mi o może takie uczucie pustki, że kończysz grę i miałem taką pustkę, że o kurde, no. co dalej, nie? I z Red Dead miałem taką pustkę. E, Cyberpunk nie zadowolił mega, cała była, ale nie mam tego uczucia pustki. I być może dlatego, że ta gra po zakończeniu i tak cię stawia w takiej pozycji, że jest dużo rzeczy do zrobienia. I z racji tego, no. że te zadania poboczne dalej są poniekąd fabularne, to nie masz takiego poczucia, że to już jest koniec dla ciebie cyberpunka, nie? No dokładnie. Nie, nie zginął twój koń no, na zawsze, czy no właśnie. płakałeś za koniem, pamiętam. No, więc, więc cały czas możesz wrócić do tego miasta i właśnie sobie realizować te kontrakciki. Co do muzyki, się ciebie zapytam. A ja mam, powiem ci, w plusach właśnie muzykę, bo myślałem, czy yy, tutaj nie wytypujemy swoich plusów i minusów. Ja mam plusy właśnie zapisane, żeby nie pominąć. No i właśnie bardzo mi się spodobał dźwięk. Ja gram ze słuchawkami. I jak właśnie byłem na święta u Natalii, już było ciemno. Natalia kładła się spać, ja słuchaweczki na uszy, ciemno, w trans wpadam, wiesz, i bardzo mi się podobał ten klimat e, całego miasta. Miałem takie uczucie, że jakbym siedział na wiarze. Nie miałem wiaru, co nie, nie byłem tam, ale miałem takie uczucie, że jestem w tym mieście, wiesz, tak doszlifowane są te dźwięki. Tu jakiś Chińczyk mówi, wiesz, tam z tych głośników, nie wiadomo gdzie tam w mieście. Co jeszcze? Muzyka w, w radiu samochodowym, jak jedziesz, no ogólnie te odgłosy, wszystkie jak mijasz mm -hmm. różne zakamarki miasta, to mm -hmm. klimatycznie. No, mi się spodobało parę utworów, że teraz katuję na treningach na Spotify'u. Puszczam, więc kilka utworów mi się tak naprawdę spodobało, ale nie miałem czegoś takiego jak powiedzmy w serii GTA, że. Radio słuchałem cały czas, wolałem właśnie wyłączyć radio i tak właśnie posłuchać no. tego miasta um, i to nie. też właśnie chyba się łączy z tym, że inaczej grałem w tą grę po prostu niż w takie GTA, że nie spędzałem tyle czasu um, też w komunikacji E, ty, tylko po prostu, wiesz, no chcesz tą fabułę dalej, chcesz do tego pobocznego e, i właśnie chcesz no. posłuchać tego miasta, więc takie są, taka jest moja styczność z tą muzyką. E... A to drugi plus, możemy przejść, e, zanotowałem sobie no. mm, otwarty świat, ja to nazywam wolnością, no. co właśnie mnie e, też jakby Czułeś się wolny? Tak, Czułem tak? się wolny, tak. A też to mnie odsuwało od zadań pobocznych i od całej fabuły, bo wiesz, gdzieś tam jadę sobie do, do misji, czy to misji pobocznej, i nagle widzę jakiś rozbój i on mnie wciąga. Mhm. Później jadę gdzieś dalej, widzę jakiś sklep z ubraniami, idę odwiedzić, co tam mają. Później widzę e, te szczypce, dobra, wejdę zobaczyć, co tam, co tam, jakie szczepy mają. I tak zwiedzałem, zwiedzałem, patrzę na zegar, trzy godzinki minęły. Z zwiedzania mapy, więc to też fajne było. Na pewno. No, strasznie szybko czas e, płynie e, w tej grze. Wszepy w ogóle. To jest też. E, kurczę, no tak aż nie mogłem się doczekać, aż te pierwsze wszczepy sobie kupię. E, kurczę, jeden minus wszczepów. Myślałem, że jak sobie wszczepię na przykład te kostki. Tylko nie wiem, czy to są to są chyba ścięgna po prostu. Nie wiem, czy widać te kostki. Nie zwracałem uwagi, ale właśnie mm, być może dodadzą jakieś możliwości, gdzie rzeczywiście zobaczysz, że masz nogi Cyber, bo akurat jak no. ręce sobie wszczepiałeś, to było widać, że rzeczywiście to, to jest maszyna, że te ręce ci się zmieniają. Nie wiem, nie wiem chyba nogi się nie zmieniają z tego. Ja na co... końcu właśnie już w finale misji no. y widziałem swoje nogi. I co były zmodyfikowane? Nie miałem żadnych modyfikacji. No, te takie były, wiesz, jakieś niby metalowe części, czy. No? no takie są tu mam na głowie i tak dalej. Mhm. To tylko to. No, mhm. ale nie miałem żadnej, powiedzmy, stalowej nogi. No, więc ja liczę, właśnie, że oni jeszcze te wszczepy rozwiną, i jak tam będą te darmowe DLC, to będą do zdobywania nowe wszczepy, i że to będzie jeszcze w przypadku do ciała, to lepiej, lepiej pokazane, że rzeczywiście tam coś się zmieniło. Ja to chciałbym, żeby były aż takie modyfikacje, że wiesz, normalnie stajesz się takim robokopem. Chcesz mieć taki... Jak Adam Smasher. Jak Smasher. O, coś zdradził, ale nie zdradzę. No, na przykład chciałbym mieć jedną rękę taką olbrzymią. No. Taki szczep, taki mutant. Dokładnie. Troszeczkę, troszeczkę przydałoby się więcej e, tych szczepów, ale i tak jestem zadowolony. I tak to było, to było fajne, co tutaj dostaliśmy. Adam Smasher w ogóle, jak pierwszy raz go zobaczyłem, to fajnie zrobili. Tak się go, i tak mm -hmm. wzbudza grozę, nie? Adam no, Smasher. Tylko, że do jego, wy, wy, jego bazy nie mogłem wejść, do, do jego tajnego pokoju. Żeby dostać jego ekwipunek. A ekwipunek, on nie miał jakiegoś dobrego ekwipunku, ale myślałem, że którąś z części można jego tak jakby mm -hmm. sobie podebrać. Mhm. tylko tam musiałem kod wpisać i nie mogłem do plusów należy to, że no gdzie nie będziesz gdzie nie wejdziesz, w jakiś zakamarek nie wejdziesz, to zawsze coś jest jakaś skrzyneczka, tu jakaś broń tam coś, tam coś wiesz, jakiś rozbój mhm. zabijasz no to masz zaraz jakieś różne fajne przedmioty komponenty i tak dalej gdzieś mhm. na pustynię sobie pojedziesz, odkryjesz jakąś wioskę kogoś tam pozabijasz i znowu jakieś nowe części, mm. jakieś zakamarki, no to pełno jest tego na YouTubie, gdzie można co znaleźć, gdzie legendarki można znaleźć, to też fajne. No. A myślę, że możemy tak już yy, zakończyć sobie jeszcze taki ostatni segment glicze. Jakie <sum> glicze miałeś w gierce, czy ci przeszkadzały, czy cię bawiły bardziej? Nie, właśnie tak nie zwracałem uwagi za bardzo na to. Tylko te na przykład dym, albo jak była burza piaskowa, no to te piksele się robiły. Mhm. Czasami jakaś tam postać y, sobie lewitowała. Czasami jak jechałem jak, z samochodem albo motocyklem, no to goła postać. Mhm. W, wyłaniała się na chwilę, ale to całkowicie mi jakoś nie, nie przeszkadzało w całej rozgrywce. I, w sumie nie zwracałem na to uwagę, nie przeszkadzało mi to. Mhm. A co do gliczy, no, też mam pewne doświadczenie. Nie wiem, czy mam się podzielić z tym gliczem. Dawaj, podziel się. <grym> Dawaj się podziel. Nie podziel się, tylko się przyznaj. A, to mam się przyznać? <grym> no. <grym> nie, wiesz, na YouTubie tam wyskakują mi różne rzeczy, patrzę glitchy możesz zarobić milion. <grym> no i tam w misji z Panem y Chyba z pana to było. Mniejsza z tym. No, przesyłka spada z nieba na pustynie. Mm, jest to obraz. Obraz można sprzedać za 4000 dolarów w automacie. No i później y, zgliczować grę. Nie wchodząc do automatu samym R, tylko R i Escape naraz. <grym> I, I widać y, na monitorze glitch. Ta linia będzie zakrzywiona tutaj. No, i wtedy można ten obraz kupić w nieskończoność za 5 dolarów. I ponownie go możesz sprzedać. Za I tak 4 się dorobiłeś 000. w Night City <grym> jako kloner obrazów. Ale nie nadużywałem. Tam kilka szczepów sobie kupiłem za to. I wystarczy. Nie psuje to gry. Ja też się przyznam do jednego grzechu. Bardzo chciałem mieć te kostki wzmocnione i dowiedziałem się, że jeżeli walnie się pewnego riperdoka w twarz, to on już nie będzie chciał ci sprzedać tego wszczepu, a u niego tylko ten wszczep jest dostępny w całej grze. Jeżeli mu podpadniesz do końca gry tą postacią, nie możesz tego kupić. Jako, że nie chciałem czekać i tworzyć nowej postaci, to ściągnąłem sobie tam jakiś z Nexusa jakiś mod i w konsoli dodałem sobie ad to inventory, ten wszczep za zero. To jest taki jeden mój grzech, ale bardzo chciałem mieć ten wszczep bardzo rzadki bardzo rzadkie kostki. Jeżeli chcecie zobaczyć o co chodzi, to tutaj wam zostawię filmik, jakiegoś zrobił jakiś Amerykanin z tym buildem. A przypomniało mi się o co chodzi, jak, jak do tego obrazu dotarłem. Ale zobacz, jak ta gra jest zrobiona i kto, kto to odkrył w ogóle, bo pojechałem na parking, tam trzech kolesi stało. No i troszkę im pogroziłem, bo byłem silny. Wziąłem jakiś laptopa, otworzyłem go, tam schakowałem. No i tam dostałem namiary, gdzie spadnie ten obraz. I mnie ciekawi właśnie, kto do tego dochodzi, tak? Z ciekawości. Są tacy wariaci, że nie, nie zdajesz sobie sprawy, no. jakie rzeczy rozkwijają w grach, wydaje no. mi się. Też nie jesteśmy aż z aż takiego środowiska, ale są ludzie, no. co lubią tak poszperać w grze, że są w stanie poświęcić godziny, żeby odkryć jakiś kruczek, nie? Dla no tak. fanów. No, Zbliżając się do podsumowania, ja teraz powiem, postaram się ocenić tą gierkę, bo myślę, że już tak pogadaliśmy sobie o niej. I podsumowując, żałuję, że przez te 7 lat CD Projekt nie stworzyło. Grafika jest przepiękna. To jak wygląda, miasto jest przepiękne. Mapa cała bardzo mi się podoba. Rozmiar jest ok wizualnie jest y, super, ale kurczę, gdyby, gdyby CD Projekt zrobił swój silnik fizyczny, coś takiego jak w GTA jest ten Euphoria Engine, że nie ma tylko tej lalki, że jak kogoś uderzysz, to jest ta lalka taka bezwładna, ale no. jakby zrobili właśnie ten skupiliby, skupiliby się na modelu fizyki, no to naprawdę ta gra mogłaby być dla mnie no taka nadychę, że z, ta fizyka i jeszcze rzeczywiście dopracować tych NPC-ów, mm -hmm. zachowanie tych NPC-ów. E, natomiast mówię, nie były to czynniki, które mi jakoś przeszkadzały w pierwszym przejściu Cyberpunka, ale myślę, że na dłuższą metę mieć opcję, żeby pojeździć, porozwalać tych przechodniów, mm -hmm. o patrz, tego tak rozwaliło. W ogóle GTA 4 jest to gra z najlepszą fizyką do tej pory. Nawet mhm. piątkę już trochę e, osłabili pod tym względem. E, więc dla mnie takim wyznacznikiem gry z zajebistą fizyką jest GTA 4 i Red Dead. E, dwójeczka. E, gdyby nie to, ta gra by była dla mnie niemalże e, no perfekcyjna. A tak no muszę coś odjąć tych punkcików i przypominam, że oceniam wersję PC-tową, nie konsolową. To ja bym dał takie takie kurcze dziewięć, hmm. takie dziewięć, takie 8 i 8 może, żeby być takim obiektywnym, ale Profesjonalista. Po prostu... Profesjonalista. No, no jak to jak to wytłumaczyć, że we dwójkę spędziliśmy tyle czasu w grze jednej? To naprawdę się rzadko zdarza, że dwie osoby grają w jedną grę tak długo z własnej woli. Że mhm. bierzesz tego laptopa na wyjazd i siekasz, i Natalia tam śpisa, a ty siekasz w tą grę. No, są te błędy, są te niedociągnięcia, są niezrealizowane szanse, ale wytłumacz mi, dlaczego chcieliśmy cały czas to grać i cały czas chcemy coś tam odkrywać i tą postać ulepszać. Dlatego taka, nie inna ocena. Mhm. dziewięć, Daję daje dziewięć oceny Cyberpunkowi, żeby już tak podsumować to półprofesjonalnie. No to w sumie zgadzam się z tym, co powiedziałeś właśnie. No mi jeszcze tam zabrakło, żeby to auto można było po prostu, wiesz, tak doszczętnie rozwalić, jedno uderzenie, już Fizyka. tam jakaś w wgniotka. No to też właśnie bardzo zwracam na to uwagę. Błędy oczywiście w niczym mi nie przeszkodziły i wierzę oczywiście, że to wszystko w przyszłości się poprawi, bo po prostu tak to działa tak tak nie wszystko od razu będzie piękne i niezawodne no graficzka oczywiście bardzo na, wy na wysokim poziomie ta fizyka spoko hmm. właśnie tak jak mówiłem na początku fizyka strzelania fizyka jazdy to do tego się musiałem troszkę przyzwyczaić ale w końcu mi podpasowało i też uważam że jest na fajnym poziomie czyste jest soczyste, otwarty mm. świat bardzo mnie wciągnął. Zwiedzałem, gdzieś jeździłem po pustyni, w ogóle tam jakieś palmy, tu, tu, tu jakiś domek, tam jakiś gość mi wyskakuje z jakimś samochodem, z jakimś domkiem na środku, środku pustyni. Tu widzę jakiś apartament na wzgórzu, lecę, wchodzę sobie, roz, rozwalam roboty, mi wyskakują. No jest ta wolność i, i to wciąga, może właśnie. No i głównie ten rozwój postaci, zarabianie pieniędzy, też jak wspomniałem. No i czekam na poprawki. Myślę, że też takie dziewięć mogę dać, bo no bo siedziałem po nocach, tak? I razem siedzieliśmy po nocach i wciągnęło. Czy gdzieś i... po nocach z własnej woli Dokładnie. nie jesteś redaktorem, nie musisz tego recenzować i masz dać. Nie no. wiem, sześć, tak. bo, bo błędy, no, no tak. nie mogę, ale to też są te oczekiwania. <noise> Jeżeli oczekujesz właśnie, że chcesz jak w GTA coś rozwalić, właśnie ta, ten, nie wiem, model jazdy chcesz mieć super, yy, czy coś, no to wtedy ta osoba niżej oceni tę grę i ja to rozumiem. Natomiast jeżeli właśnie patrzysz troszeczkę tak jak my, z tej perspektywy co my, ja patrzę właśnie z perspektywy gry RPG znowu, Sky, Skyrim Oblivion i tak dalej, no to myślę, że wy po prostu gra ci się bardzo, no. bardzo spodoba i, i wciągniecie. Jestem też poniekąd trochę dumny, że tutaj dwóch Warszawiaków, chłopaków w latach 90. Coś takiego wykręcili. To jest, to, jest, to jest pojebana rzecz, serio. Tutaj, na tych podwórkach, nie no tak. dwóch chłopaków. I zrobili taką firmę, nie? A jeszcze co do tych porównań z GTA, bo tam przewinęło mi się gdzieś w internetach, że ktoś rozwalał kijem baseballowym auto, szyby. Jak szyba się rozwala w GTA, jak rozwala się w cyberpunku? Dajmy czas Cyberpunkowi. Zobaczycie, jak się będzie rozwalać. <laughs> Spokojnie. No i dobra, i kończymy ten odcineczek. Jeżeli chcecie więcej recenzji, standardowo napiszcie na dole w komentarzach. A jak coś. To Wasze prośby w komentarzach zostały wysłuchane montażysta Buka Gaming dostał podwyżkę, także bierzemy pod uwagę Wasze komentarze macie wpływ na, na rozwój tego kanału. Dzięki. Ale ciężko Bartko mi będzie coś wyrzeźbić z tego odcinka, bo tak ja siedzimy. Jestem, ja jestem ciekawy, ale ma presję na pewno nałożoną po tym odcinku, bo jest, jest taki wolny, ale nie każdy musi być świetny. Się...